Nie wstawiaj się za tym ludem. Trzy węzły, trzy bóle. Tak Bóg objawił zakonnicy z północy, 4 kwietnia. Widzenie tak intensywne i rzeczywiste, że wyzwanie dla najbardziej sceptycznych. Kiedyś zastanawiałem się, jak Bóg mógł być miłosierny i sprawiedliwy, pozwalając swoim dzieciom cierpieć. Ale potem zobaczyłem w mojej własnej rodzinie mojego ojca, który był miłosierny, wybaczając wiele z moich błędów, i sprawiedliwy, korygując mnie w odpowiednich momentach. Jednak moje przekonanie o bezkarności skłaniało mnie do popełniania wielu błędów, nawet wiedząc, że to źle. Po wielu cierpieniach i miłosierdziu w końcu zrozumiałem coś ważnego. Ten, kto naprawdę kocha dziecko, koryguje je, bo naprawdę je kocha. Wielkie buntowanie się przeciwko Bogu powoduje wiele bólu, cierpienia i utraty dusz. Przez Jego miłosierdzie Bóg nas ostrzega i wzywa do pokuty i nawrócenia. Jeśli nie posłuchamy Jego wezwania i nie wrócimy na drogę sprawiedliwości, On interweniuje trzema strasznymi karami. Siostra z północy, o której już wcześniej wspominałem na tym kanale, miała niepokojącą objawienie o tych trzech wielkich bólach, które będziemy musieli ponieść w przyszłości, jako odpowiedź na działanie Boga. Oto szczegółowy relacjonowany przez Luka z Gelasio, rzecznika siostry z północy, zgodnie z jej przekazem. Bardzo uważaj, ponieważ te bóle dotkną głównie niewiernych. Dnia 4 kwietnia 2024 roku, podczas modlitwy przed snem, zakonnica z północy usłyszała Pana mówiącego do niej: bądź prosta i słuchaj mojego głosu. Podczas snu miała poruszające marzenie. Jezus Chrystus wyciągnął do niej rękę, podając biały sznurek z trzema węzłami i mówiąc: patrz. Następnie zakonnica widziała twarze wielu ludzi, po jednym każdego rodzaju, młodych, starszych i przede wszystkim dzieci. Ich wyrazy były pełne cierpienia. Dnia 7 kwietnia podczas modlitwy dziękczynnej poczuła się nagle ogarnięta odrętwieniem, które pozbawiło ją zmysłów zewnętrznych. Nie widząc niczego, usłyszała głos, który wydawał się być głosem Pana, mówiący do niej: trzy węzły są bolesnością, przez którą przechodzi ludzkość. Tego samego dnia w adoracji, modląc się o otrzymane objawienie, otworzyła Biblię na fragmencie z Księgi Jeremiasza 44:13. Ponieważ karałem mieszkańców Egiptu, tak jak to zrobiłem w Jerozolimie, mieczem, głodem i zarazą. Przez kolejne dni pytała Pana, dlaczego musi widzieć tyle cierpień i nieszczęść. Inspirując się, aby otworzyć Biblię, zawsze znajdowała ten sam fragment, o podobnym znaczeniu do poprzedniego. Księga Jeremiasza 14, werset 10-16. Podczas modlitwy, we łzach 9 kwietnia, jej anioł inspirujący ją do ponownego otwarcia Pisma Świętego. Zakonnica znalazła po raz trzeci z rzędu Księgę Jeremiasza 14, werset 10-16. Fragment mówi: oto co mówi Pan o tym ludzie. On cieszy się wędrowaniem i nie wie, jak powstrzymać swoje kroki. Pan nie ma w nich upodobania. Przypominając sobie swoje nieprawości, karze ich za grzechy. Uwaga, pilne ogłoszenie. Przeżywamy obecnie chwilę strachu i niepewności. Proroctwa się spełniają. Nadchodzą trudne dni, które dotkną nas wszystkich. Dlatego bardzo ważne jest, abyś się chronił przed tym wielkim złem, które nadciąga. Mam dla ciebie specjalną niespodziankę. Księga Potężnych Modlitw Matki Boskiej jest teraz dostępna. Ta książka elektroniczna to unikalny skarb, który już odmienił życie ludzi na całym świecie, pomagając tysiącom osobom przygotować się na ważne chwile pod błogosławieństwem naszej ukochanej Matki Boskiej. Teraz wzbogaci również twój duch i przygotuje twoje serce. Dzięki cudownym modlitwom poczujesz opiekę i pokój Matki Boskiej. Kliknij w link w pierwszym przypiętym komentarzu i pobierz teraz. Bądź szybki, bo udostępniono tylko kilka linków. Nie przegap tej okazji. Następnie powiedział mi Pan: nie wstawiaj się za tym ludem. Jeśli będą posty, nie wysłucham ich skarg, a jeśli złożą całopalenia i ofiary z pokarmów, nie przyjmę ich. Chcę ich zniszczyć mieczem, głodem i zarazą. Ja jednak odpowiedziałem: ach, Panie Boże, patrz, co mówią prorocy. Miecz was nie dosięgnie, a głodu nie zaznacie, ponieważ w tym miejscu dam wam pokój i bezpieczeństwo. Jednak Pan odpowiedział: to kłamstwa, które wypowiedzieli prorocy w moim imieniu.
Nie posłałem ich, nie dałem im rozkazu, nawet nie przemówiłem do nich. Fałszywe wizje, daremne wróżby, wytwory ich umysłów, oto co prorokują. Dlatego oto mówi Pan. O prorokach, którzy przepowiadają w moim imieniu, gdy im nie powierzyłem żadnego zadania, a mimo to ogłaszają, że nie ma tu miecza ani głodu, ci prorocy zostaną pokonani przez miecz i głód. A ludzi, do których przemawiają, wyrzucę na ulicę Jerozolimy, będą ofiarami miecza i głodu i nikt nie będzie ich pochować, ani oni, ani ich żony, ani ich synowie, ani córki, na nich spoczną złe uczynki. W cytowanych fragmentach wymienione są trzy kary – miecz, głód i zaraza, co może wskazywać, że to właśnie te bóle symbolizują węzły z objawienia. Jest także potępienie fałszywych proroków, którzy zapewniają o pokoju i bezpieczeństwie. To oni, razem z tymi, którzy im wierzą, najbardziej cierpią z powodu kary. Kto słucha głosu Pana, przygotowuje się na przyjęcie Jego woli. W cierpieniu łączy się z Jego pasją. U stóp krzyża spotyka Najświętszą Pannę i pociesza się. W ten sposób otrzymuje pociechę, którą Bóg, w drugiej błogosławieństwie, obiecuje tym, którzy płaczą. I ta łaska przewyższa wszelki smutek. Czas się modlić i pokutować. Wszystko kształtuje się zgodnie z Pismem Świętym. W Księdze Łukasza 21, Marka 13 i Mateusza 24 Jezus Chrystus przepowiada wojny, trzęsienia ziemi, głody, zarazy, zaćmienie słońca, a nawet zniszczenie świątyni jerozolimskiej. Księga Apokalipsy w Biblii mówi o serii strasznych wydarzeń, które miały nastąpić na końcu czasów. To plagi i katastrofy naturalne, które spowodują wiele śmierci i zniszczenia. A w Księdze Mateusza, rozdział 24, porównuje on sytuację niewierzących ludzi dzisiaj z czasem Noego. Mówi, że ludzie żyli normalnie, nie zwracając uwagi na to, co się dzieje, aż do dnia, w którym Noe wszedł do arki. Dopiero wtedy zorientowali się, że coś jest nie tak, ale było już za późno i potop przyszedł i zabrał ich wszystkich. Ostrzega nas to, że tak jak za czasów Noego, będzie ogromne zniszczenie na końcu czasów, jeśli ludzie nie potraktują poważnie ostrzeżeń Boga, nie będą żałować i nie zmienią swojego życia. Wystarczy rozejrzeć się dookoła i zobaczyć coraz bardziej oddaloną od wiary ludzkość, bez szacunku dla Boga i zaniedbującą życie modlitwy, ufającą tylko swoim własnym pragnieniom. Czy postępujesz zgodnie z naukami Boga? Jeśli tak, to czego się boisz? Panika, strach, smutek, rozpacz nie są uczuciami, które pochodzą od Boga. Jeśli masz wiarę, nie możesz bać się ani nie tracić nadziei. Te przesłania mają nas przygotować, tak jak zawsze Bóg ostrzega nas, abyśmy się nawrócili. Niemniej jednak ludzie często ignorują te ostrzeżenia, postępując w sposób sprzeczny z wolą Bożą. Jezus poświęcił swoje życie za nas na krzyżu i nie można tego lekceważyć. Powinniśmy ufać woli Boga i szukać wsparcia w Matce Najświętszej. Kontynuujmy nasze życie normalnie, oddając wszystko w ręce Boga Ojca z ufnością. Wszystko jest zawarte w pismach, a te proroctwa w końcu się spełnią. Módlmy się, abyśmy byli silni, gdy ten czas nadejdzie. Niech Bóg błogosławi nas wszystkich.